Horoskop na październik dla raków, skorpionów i ryb, czyli dla żywiołu wody. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Powróżę Wam dzisiaj z kart tarota, złoty tarot, i będą to wskazówki, rady dla każdego z tych znaków żywiołu wodnego. Oczywiście cieszę się, że jesteście. Mamy miesiąc październik i jesień. Zobaczymy, co karty sugerują, pokażą, powiedzą, jakie impulsy są ważne do przemyślenia. Dziękuję Wam, kochani, za wszystkie komentarze. Proszę o więcej. I proszę o lajki w górę, proszę o lajkowanie, proszę o nowe subskrypcje. Zostańcie ze mną tutaj na kanale, zostańcie z nami. Jest już nas 5500 subskrybentów i zostań również subskrybentem mojego kanału, byś dostawał lub dostawała powiadomienia od YouTube'a o moich codziennych premierkach filmów, czyli zasubskrybuj z dzwoneczkiem u góry. Ta opcja dzwoneczek u góry jest potrzebna, byście dostawali powiadomienia o moich nowych premierkach. Oczywiście komentujcie zawsze pod filmikiem, czy wróżba z Wami rezonuje. Na wróżby indywidualne zapraszam Was. Napiszcie mi na e-mail. Mój adres e-mailowy znajdziecie oczywiście w filmiku, pod filmikiem, w komentarzach, na moim kanale. Napiszcie, jaki temat Was interesuje, a ja Wam prześlę opcje i warunki takich indywidualnych wróżb. Zapraszam więc na wróżby indywidualne. Kochani, teraz rada dla raków. Raki. Dla raków wypadły mi dwie karty i takie to jest ciekawe, ponieważ mi wypadła Królowa Kielichów i Paź Kielichów. Czyli jakaś miłość, raki, jakaś nowa miłość. Zresztą raki jako żywioł wody to bardzo emocjonalny znak zodiaku. Romantyczny, emocjonalny. I tutaj rzeczywiście mi wypadła miłość. Królowa Kielichów, czyli kobieta piękna, dojrzała, emocjonalna, romantyczna, i Paź Kielichów, jakiś młody, znaczy młodzieniec, tak? Czy młodszy jakiś partner od niej, czy być może jakiś młody wyglądem, tak? Tutaj te kielichy, które oni trzymają, to jest oznaka Waszej miłości, romantyczności. Tutaj te dwie karty mi wypadły dla Was, kochane raki, czyli nowa miłość, nowa relacja, sprawy miłosne, afera, przyjaźń plus, seksualność, i jest trójka buław. Jeśli podjęliście jakąś decyzję i chcecie wyruszyć tutaj w krok w kierunku tej nowej relacji, to się już nie wahajcie. Na razie się jeszcze zastanawiacie, patrzycie w nowy horyzont, w nowe plany, myślicie, jak to będzie, ale zróbcie krok, zróbcie to ryzyko i pójdźcie w tym kierunku, ponieważ decyzja już jest praktycznie podjęta, ale jeszcze brak jest tylko działania. Więc wyruszcie w kierunku nowej miłości. Jeśli jesteście tutaj w trójkącie miłosnym, to też jest możliwe, bo jest tu karta romansu, tak? Nowego romansu. To zastanówcie się po prostu, kogo wybierzecie z tych jakichś dwóch partnerów, tak, czyli trójkąta, i idźcie w kierunku podjętej decyzji. Czyli tutaj być może jakaś decyzja, jakiś wybór i pójście w nowe, czyli wybór, jakby wyrwanie się z tego trójkąta, podjęcie decyzji dla jednego partnera, dla jednej partnerki. I szczęście, miłość. Także bardzo, bardzo romantycznie tutaj raki w październiku zapowiada się dla Was. Życzę Wam oczywiście dobrej pasy miłosnej i zapraszam skorpiony. Kochane skorpiony, to karta dla Was. Proszę o radę dla skorpionów na październik.
Dwójka kielichów. Wow, bardzo romantycznie, kochani. Czyli romans, flirt, miłość, emocje. Piękna, romantyczna karta, dużo emocji, dużo miłosnych, pięknych wibracji. Wow, i do tego jeszcze w przełożeniu tu, kochani, w przełożeniu kart mamy siedem kielichów. Także wow, będzie bardzo romantycznie, kochani. Dwa kielichy, widzicie, jakieś dwoistość, przepływające pięknie emocje, yin-yang, czyli energia męska i damska. I do tego mamy jeszcze siedem kielichów, czyli coś wspominacie, macie dużo do wyboru, chcecie podjąć jakąś decyzję, nie możecie się na razie zdecydować, tak? Być może macie dużo kandydatów, dużo możliwości, dużo pomysłów być może. Czyli podjęcie decyzji, kochane skorpiony, w miesiącu październiku będzie bardzo ważne. Ale tutaj tematyka jest na pewno kielichy, czyli miłosna, emocjonalna. Ale podejmijcie decyzję, ponieważ macie, widzę tutaj wiele opcji, być może wiele iluzji. Musicie się zdecydować na coś konkretnego, tak? W październiku. Dziękuję skorpionom i zapraszam ryby. Proszę o poradę dla ryb na październik. 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 Sprawiedliwość. Być może ryby macie jakieś sprawy sądowe, urzędowe, tak? Gdzie czekacie na jakąś urzędową decyzję. Lub musicie walczyć o jakieś sprawy sądowe, urzędowe, rozwód, sprawy majątkowe, dzieci, alimenty. Lub jakieś inne sprawy, tak, które macie do załatwienia. I tu czekacie na sprawiedliwą, bardzo jakąś Wam przychylną decyzję. Tutaj w podłożu, w przełożeniu kart mamy Króla Buław. Król Buław mówi o tym, że macie Wy wziąć sprawy w swoje ręce i bardzo odważnie, energicznie, aktywnie walczyć o te sprawy, te, które są dla Was ważne. Jeśli jest to sprawa rozwodu, nie wiem, spadku, podziału majątku, czy dzieci, alimentów, czy jakieś inne sprawy urzędowe, które macie, zwrot podatku, czy jakieś inne, to macie tutaj wziąć sprawy w swoje ręce i zawalczyć sami, bo nikt Wam tego sam nie załatwi, tylko Wy sami jesteście odpowiedzialni za to, jak potoczą się te sprawy. Więc odważnie, charyzmatycznie, energicznie, odważnie tutaj dążyć do swoich celów i walczyć. Walczyć, by te Wasze sprawy, ryby, potoczyły się dobrze. Król Buław to osoba, która działa. Działa aktywnie, jeśli ma jakiś cel, nie waha się i po prostu jest bardzo energiczna, tak? I król Buław ma po prostu tą odwagę, śmiało, że śmiało podąża do realizacji swoich celów, tak? Także bądźcie tym królem Buław, ryby, i oczywiście walczcie o swoje te sprawy różne urzędowe, czy rozwodowe, czy jakieś innej natury. Oczywiście być może też jeśli nie macie tutaj problemu z odwagą, z walczeniem, to być może jest tu jakiś mężczyzna, król Buław, to jest mężczyzna lub osoba, powiedzmy, bo płeć też jest, powiedzmy, taka relatywna w tarocie, ale być może jest to osoba spod znaku ognia, która energicznie, ogniście załatwi Wam lub pomoże Wam lub wesprze Was w załatwieniu Waszych spraw. To może być osoba spod znaku barana, lwa lub strzelca. Dziękuję serdecznie rybom i życzę Wam oczywiście, kochane raki, skorpiony i ryby, czyli wszystkie znaki żywiołu wody, pięknego miesiąca października, pięknej jesieni i do usłyszenia, kochani, już wkrótce. Zapraszam na mój kanał, zapraszam
do lajkowania, komentowania, subskrybowania i zapraszam Was w październiku oczywiście na wróżby indywidualne. Napiszcie mi e-maila i do usłyszenia już wkrótce.